raz problemy w pracy. Znów nie wyszło ci z dziewczyną. Musisz wynieść się z mieszkania. Nie znasz bitwy pod Celinią. Masz zakusy, płaszcz na zimę, popękane nowe buty. I na wczasy też nad morze. Jutro jedziesz, choć do luty. Nie załamuj się, kolego. Nie liczył jak byś był zmarznięty. Bo wyrania ci pomoże. Wyprostuje los twój tęty. Weź ci ranie na samotność. Weź ci ranie na zmęczenie. Weź ci ranie na przedpłaty. Weź ci ranie na ciśnienie. Weź ci ranie na inflację. Weź ci ranie na pracunek. Weź ci ranie na wakacje. Weź ci ranie na ratunek. Jeśli masz problemy, bracie, jak zamienić ruble w marki lub podatek, czy wypłacie taki, że aż chodzą ciarki. Gdy cię nagła krew zaleje w związku z nieszczelnością kuranów i choć paszport masz w kieszeni, wizy nie chcą dać do stanu. Nie załamuj się, kolego. Nie liczy jak być był zmarznięty. Bo kuranie ci pomoże. Wyprostuję do swój pęk. Weź ci ranie na samotność. Weź ci ranie na zmęczenie. Weź ci ranie na przekłady. Weź ci ranie na ciśnienie. Weź ci ranie na inflację. Weź ci ranie na pracunek. Weź ci ranie na wakacje. Weź ci ranie na ratunek. Przedstawiamy państwu fragmenty kabaretu Tirania, Muzdżek po polsku. Czemuż ty znowu nazwałeś ten program Muzdżek po polsku? Tylko Polacy wpadli na pomysł, że można zmieszać mózg z jajami. Weź ci ranie na zmęczenie, weź ci ranie na przedpłaty, weź ci ranie na ciśnienie, weź ci ranie na inflację, weź ci ranie na pracunek. Weź mi ranie na wakacje, weź mi ranie na ratunek. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Przywitała państwa Wielka Orkiestra Symfoniczna Kabaretu Pirania pod dyrekcją Andrzeja Wolskiego. A zaśpiewali Mister Polonia 1949, Nieślubne dziecko Hanny Suchockiej i posła Łopuszańskiego, Stefan Lipiec. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. I Mister Polonia 1958, ofiara ciąży pozamacicznej, Andrzej Kaczmarek. Proszę państwa, w ostatnim okresie staliśmy się z kolegą Lipcem bardzo sławni. Zaczęliśmy dostawać masę listów ze samych Kielc. Dostaliśmy setki, tysiące, może nawet i miliony listów. No konkretnie 4. Których państwo pytacie nas o różne rzeczy i między innymi pani Janina właśnie z Kielc pyta nas, jaki według panów będzie do końca ten rok 1993. Odpowiedź na to pytanie poproszę mojego kumpla, kolegę Stefka, który od samego urodzenia jest urodzonym jasnowidzem. Droga pani Janeczko, rok 1993 będzie zarówno dla pani, jak i dla nas tu wszystkich zebranych do swego końca bardzo szczęśliwy. A to dlaczego? I myślę, ponieważ suma cyfr w liczbie 1993 wynosi 22. I co z tego, że wynosi 22, no? Jak to co? No, oczko perskie jest. No i co z tego, że to jest perskie oczko, no? No myślę to, że my zagramy w to oczko i wygramy. Tak, a z kim ty będziesz grał w to oczko? No? Jak to z kim? No z tymi palantami z góry, co do tej pory w inne gierki z nami grają. Tak to znaczy z kim? No, no z kim, no? No, na przykład państwo w Durnia, no. Chłopi w Świnie, górnicy w Zechcyka, kościół w dupę biskupa, my z nimi... Z nimi łatwo? Do przodu. Wiesz co, Stanek, że z tego, co ty gadasz, ja zupełnie nic nie rozumiem. Niu, bo ja jasno widzę, ale nie jasno mówię. A, tak jak pan prezydent. Tak jak pan prezydent, dokładnie. Proszę państwa, dziękuję bardzo. Proszę państwa, napisał do nas pan Zenon z Kielc. To jest taka wieś koło Radomia.
Dziękujemy Państwu. Jak powiedzieliśmy to samo w Radomiu o Kielcach, dokładnie tak samo się cieszymy. Tam nawet może bardziej. A, bo tam większa wieś. No. Proszę Państwa, pan Zenon z tego Radomia pyta, czy prawdą jest, jakoby były minister do spraw teczek i wewnętrznych, pan Antoni Macierewicz, zamierza po zakończeniu kariery politycznej zająć się reżyserią filmów animowanych. Z tym pytaniem zwracamy się do naszego pana Jędrusia, który jest naszym korespondentem w Hollywoodzie. Prawda, proszę pana, otóż pan Antoni Macierewicz po zakończeniu kariery politycznej i po odkryciu, że pan prezydent jako agent nosił pseudonim Bolek, zamierza nakręcić dalsze odcinki serialu o Bolku i Lolku. Tak. Jako Bolek występował będzie pan prezydent, jako Lolek Miecio Wachowski, natomiast jako Tola ksiądz Cybula. Pani Jadwiga, tym razem z miejscowości Skarżysko, pyta nas, dlaczego pan prezydent nosi w klapie wizerunek Matki Boskiej. Tak. Odpowiedź na to pytanie poproszę znowu mojego kumpla, kolegę Stefka, którym jest znawcą zarówno religii, jak i obrazków. Bardzo proszę, panie Janeczko, nasz prezydent nosi w klapie wizerunek Matki Boskiej na pamiątkę tego, że ona lubiła jeździć na osiołku. Pani Ewa, tym razem z Warszawy, prosi nas, abyśmy Państwu powiedzieli, jak według nas obecnie w Polsce wygląda anatomia władzy. Droga Pani Ewo, anatomię władzy w Polsce najlepiej scharakteryzował Pan Prezydent na 4. Zjeździe Solidarności w Gdańsku. Cytuję. Mamy w Polsce lewą nogę, prawą nogę i ja pomiędzy. Pani Genovefa z Napierskowa pyta nas, jak się skończy serial Dynastia. Szczęśliwie. Dlaczego? Się kurde wreszcie skończy. Dostaliśmy list od pana Jana z Suwałk. Tak. Cytuję. Wczoraj oglądałem w telewizji program Animals. Z niego dowiedziałem się, że najlepszym przyjacielem człowieka jest kobieta. Zacząłem jej dawać Pedigree Pal. Ale ona nie chce tego żreć. Co mam robić? Panie Janeczku, niech chce, niech nie żre. Tak? Nie będzie czempionem. Poza tym, tak prywatnie już, panie Jasiu, mogę panu poradzić, niech pan daje żonie Whiskas. A to czemu? Będzie miała puszystą kotkę. Proszę państwa, był kiedyś, i to nie tak dawno, w telewizji taki program Express Dimanche, który niestety z tego telewizyjnego ekranu został zdjęty. Ludzie nas pytają do dzisiaj dlaczego. Właśnie. My teraz mamy okazję, odpowiadamy. Dlatego, że pan prezydent i jego załoga na kółkach bardzo lubieją kukiełki. A żaden z wykonawców Expressu Dimanche nie pozwolił sobie wsadzić kika w dupę. Bardzo lubię, gdy rozrywka stróży piórko w tył kuba i tym piórkiem wymachiwa cza-cza-cza. Jeden numer z nadiskami na estradzie więcej wart niż u boku wiernej żony 10 lat. Gdy zobaczysz na estradzie kilkanaście prostych nóg, każdy gruczoł jak organy w tobie gra. Czujesz się, że jesteś w stanie swej potencji podnieść prób, a szczególnie gdy na scenie jestem ja. A najbardziej denerwują nas niestety rozmaite przemądrzałe kabarety. Ani sensu to nie ma, ani śmiać się nie ma z tego, co już dają nowy temat, choć nie dają nic nowego. Żeby jeszcze jakiś numer, co by mógł się obśmiać widz, siedzisz, czekasz na to wszystko, a tu nic. Człowiek płaci, więc wymaga, żeby dać mu coś pod gust, jakąś nóżkę, jakąś pup, czy jakiś biust. Żeby królik z kapelusza robił salto w przód i w tył i dowcipny konferencjer, żeby był.
Bardzo lubię, gdy rozrywka strój się piórko w tyłku ma i tym piórkiem wymachiwa cza, cza, cza. Wprawdzie wokół polska bida, lecz na scenie zachód już. Kij z robotą, to zabawy, ale już. Kij z robotą, to zabawy, ale już. Patrzę w koło, co się dzieje. Naród mądry czy głupieje, bo ma rację tylko góra, która trzyma głowę w chmurach. Co emeryt zrobić może, jeśli jest codziennie drożej i dookoła nowe strajki, gdy dobrobyt wkładasz w bajki? Rządzą nami ci, co mają, o nas ledwo się troskając, bardziej o to, by na tacy rosły datki z naszej pracy. Jeździł na nas Rusek lata, z ręki nie puszczając bata, no a teraz dla odmiany razem z Amerykanami każdy gość z zachodu mądry radzi, jak prowadzić rządy. Każdy pomóc nam się stara, lecz od handlu bronią wara. Marek Jurek, Niesiołowski, ksiądz Cybula i Wachowski wiedzą, co dla ciebie dobre. Szykuj więc dziadowską torbę. Ty dziadowską kler pękatą, bo mu się należy za to, że komunę wygrał z kraju, choć nie przygnał urodzaju. Chyba że na nawiedzonych, których nie brak z każdej strony. Nie brak im też do pierwszego, więc dlatego ja z kolegą marzę o tym dziś, rodacy, aby z tego, co na tacy, prom zbudować tak jak świca, co doleci do księżyca. Zapakować polityków, oszołomów, fanatyków i odpalić prom z fasonem. W długą podróż, w jedną stronę. My zaś sami radę damy z wiarą, z władzą, z sąsiadami, by nie brakło węgla, ziarna, by Polska była normalna. Za późno na drugą Japonię, za późno na stare bajery, gdy Stańczyk pozostał na tronie i wiara w 44. Za późno na piki i kosy, na nocne rozmowy rodaków, na marsze zgłodniałych i bosych, pielgrzymki i składki na Kraków. Za późno orzełku na wzlot, gdy w gnieździe kukułcze masz jajo, gdy orzeł się weź do roboty, bo już ci ochłapy rzucają. Jeżeli dasz radę, to kochaj i pierwszą, i drugą, i trzecią, lecz proszę po nocach nie szlochaj, że nigdzie nie możesz polecieć. Wystarczy, że wieją Orlęta, by zbierać okruchy ze stołów. Ty orzeł się bierz za robotę, bo z ciebie nie będzie rosołu. Orzełku, kochamy cię jeszcze, lecz jeśli zależy ci na nas, to wróć się na ziemię i uwierz, że śpyra nie żaden ananas. Że śpyra ananas. Stefciu, wiesz co, mam taką nieprzyjemną sprawę, bo wczoraj zeszła mnie z tego świata niestety Tysiowa. A ty masz warsztat stolarski, no, no to może byś mi coś obsalował dla Tysiowej w ostatnią drogę, co? No, misiu, proszę, ja mam gotowe tutaj. Co masz? Tu masz dębowa, jest rumienka elegancka. Dobra, no a za ile? 6 baniek. No zgubiałeś za 6 baniek. Z ozdobami, nie szkodzi, coś normalnego. Za 4 bańki bez ozdób. Nie no, bez przesady, no dla Tysiowej, no. No misiu, 2 bańki sosenka, no. Jaka sosenka? No ładna tutaj, zobacz. Dobra, za ile? Dwie? Za dużo. No to ja ci piórnik zrobię, masz nie, tutaj z dykty. Stefek, no dla tej siły. Z dykty za bańkę, no. Sterek, bez przesady, za bańkę, no. Wiesz co, misiu, przynieś tu mamusie, to się uchwyty dorobi. No. Zdrowie na budowie, niech
prostą konstrukcję stalową. Niech pną się mury do góry, byle nie zleciał z nich kury. Zdrowie na budowie, nie staniemy w droni połowie. Wzniesiemy gmachy, by masy mogły biedować jak człowiek. Jak codziennie po naradzie majster wraca i obznajmia, że stwierdzili ci z centrali, że w tym kraju się budować nie opłaca. Nie zbuduję, to się potem nie zawali. No przecież nikt już nie pamięta, jak z hałasem zaczynamy od kamienia węgielnego. Zostawimy to, co było rozpaprane i zaczniemy w jednym miejscu coś nowego. No żal nam tylko pozostawić tego dziadka. Taki stary, ale przecież jeszcze zmarł. No, będzie musiał na rowerze wozić w siatkach płynne szkło, co wciąż potrzebne do zaprawy. By zdrowie na budowie, niech rosną konstrukcje stalowe, niech pną się mury do góry, byle nie zleciał z nich góry. By zdrowie na budowie, nie staniemy w drogi połowie, zniesiemy gmachy, by masy mogły biedować jak człowiek. Wow, no witam cię, Stefciu, serdecznie. Zdrowie, taka zdrowie. Piękna cysterna za tobą. A cóż ty w niej przywiozłeś? A cóżem tireczkiem przyciągnął troszeczkę paliwka. A paliwka? No. A czy, Stefciu, to jest produkt finalny, czy może do przerobu? Nie, to jest produkt finalny, ale do przerobu. I to wiesz co, że nie za bardzo cię rozumiem. Misiu, to znaczy jego trzeba troszkę dobawić, to paliwo, bo ono jest za mocne. Jak to za mocne? To ile to ma oktan? 96. No to chyba dobre. Nie, no dobre jest, tylko później pali tu rura po tym. A, to przepraszam za pytanie, to dla kogo jest to paliwo? To dla pieszych. Dla pieszych? To ty nie słyszałeś o tych aferach ostatnio, co się w Polsce dzieją, o tym odbieraniu immunitetu, że przecież Stefek, no przecież mogą cię wsadzić. Ale mogą mnie wsadzić, co mnie mówisz, mi się, jak ja, żem za komuny był prześladowany i internowany. Tak? A za co? Tak, za co? Za biebrownictwo. Obserwujemy kapitalizm ja z kolesiem. Jeden wniosek nieodparcie się wyłania, że tak naprawdę najważniejsza jest w biznesie ta umiejętność właściwego splajtowania. Trzeba tylko znaleźć w sobie naiwnego, co ma znacznie więcej forsy niż rozumu. Potem kredyt odpowiedni wziąć od niego i narobić wokół siebie dużo szumu. Bo splajtować, proszę państwa, trzeba umieć. To nie sztuka tak po prostu się rozłożyć. W splajtowaniu to właściwie chodzi w sumie o to, żeby za tę sumę dobrze pożyć. Gdy już jesteś biznesmenem całą gębą, masz kochanki i zwolnienia od podatku. Gdy twą hojność naokoło wszyscy wielbią, ty się szykuj powoluśko do upadku. Szmar ulokuj w jakimś banku za granicą, by żadnego z oszołomów nie kłuł w oczy. Wszystkie domy zapisz krewnym i kuzynom i już wtedy władza może cię naskoczyć. Podplajtować, proszę państwa, trzeba umieć. To nie sztuka tak po prostu się rozłożyć. W plajtowaniu to właściwie chodzi w sumie o to, żeby za tę sumę dobrze pożyć. Dla pewności dobrze jeszcze jest przed plajtą zostać posłem, senatorem albo radnym. Immunitet jak wiadomo sprzyja kantom nietykalnych, żadne łapsy nie dopadną. Im się skończy twa kadencja, już się zmienią tropiciele różnych afer gospodarczych. Ty zaś będziesz miał, kolego, taki pieniądz, że twym domkom do starości też wystarczy. Bo splajtować, proszę państwa, trzeba umieć. To nie sztuka tak po prostu się rozłożyć. W
flajtowaniu to właśnie mnie chodzi w sumie. O to, żeby za tę sumę dobrze pożyć. Poslajtować, proszę państwa, trzeba umieć. To nie sztuka tak po prostu się rozłożyć. W flajtowaniu to właśnie mnie chodzi w sumie.